Kucharka, Hanka, wstawać! Cicho, kucharka, nie rozmawiać, palić pod kuchnią. Hanka! Chodź zapalić piec w salonie, a żwawo! Skaranie boskie z tym tłumokiem. Do krów, a nie do pańskich pieców. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja od pierwszego pójdę sobie. Co? Co? I jak? Pójdę sobie. Nie ma mowy. Nie ma mowy, ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Nie podałeś się? Poszła. Ty powiesz, a ja wiem, w nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, panny były. Mówi ci, poszła. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Marciu, Marciu, Zbyszko wrócił! Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Mamciu, mamciu, czy się pracuje, czy nie, to wszystko idzie do jednego celu. O, nieprawda! My ludzie pracy, a próżniacy to... A przecież i my, i wy jedno. A, co? Wyciągniemy kopytka. Pa! Gdzie ta ciocia z Hanki? Tak sobie. Nie chciał ciocia odprawić. A to czemu? Ja coś dostrzegłam. Prawie? Nie, gorzej. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. Kucharka, Hanka, wstawać! Chodź zapalić piec w salonie, a żwawo, prędzej, nie gnij! Sorry, pomyliłam teksty. Mogę jeszcze raz? Przepraszam. Cicho, kucharka, nie rezygnować, palić pod kuchnią, Hanka! Chodź zapalić piec w salonie. No i nie umiem tego powiedzieć w salonie! To ja się pomyliłam. Ty jeszcze raz? Czy już tak? Dobra, to może, tak, może jeszcze raz. Raz. Jeszcze raz. Może pani dalej. Jest tak, jak ja mówiłam. Ładna historia, a to pech. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale żeby mi tatko skórę zdarli, nie pojadę. Hanka, ja słyszałam, że się Zbyszko coś na ciebie gniewał i boję się, że to przeze mnie. Pewnie o tego narzeczonego, co go masz na wsi. No ale dlaczego Hanka się z tym kryła? No co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem. Wszystko, co się ciebie i Zbyszka tyczy, rozumiesz? No i nie musisz się bać. No wszystko się ułoży. Ojca też na waszą stronę przekazał. Co panienka mówi? Jaki ślub? Jak to jaki? A no któż by się ze mną teraz ożenił? No jak to kto? A no któż by sobie dziecko wziął? Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte. Co byle ma za kontrakty ze sługą? O, to straszna historia, ciociu, tu się stało nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Tylko tyle? No ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być, bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia. Ja podpatrzyłam, ale niechcący. Jak Bozie kocham, ja zaraz potem oczy zamknęłam. Co widziała? Ciociu, oni muszą się pobrać. Oni się już całują. Szczęśliwa jestem, że jestem już w domu. Dla kobiety nie ma jak w domu. Ja zawsze to powtarzać będę. Zbyszko! Zbyszko wyszedł. Z tym chłopcem nie ma już rady. Ja już mu tak dogadam, żeby tylko go w domu przetrzymać. Proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Słucham? To ja cioci powiem, że jeżeli ciocia do cudzych domów zagląda, to najpierw powinna ciocia swój z brudów oczyścić. W moim domu nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej mój dom nie jest głośny na ulicach. Będzie, będzie, jak się tylko porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Co? Jak? Cóż to za aluzje? Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi. Co?
Zbyszko się o to postarał. Hanka! Wielmożna pani wołała, ja do Magla. Hanka! Hanka! Odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty... No mów! Tak, proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz, może chcesz naciągnąć? Nie kłamię. Zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Tym byle kto to mam być ja? Tego już za nadto i ciocia tak mówi. A wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta historia inaczej wyglądała. A co powiesz, to będzie kłamstwo. No, tak jak ty, to nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem. Ale nigdy bym się nie dopuściła czegoś, czego się tutaj dopuszczono. Przecież taki orzenek dla Zbyszka to jest ostatnia zguba. Jak ja teraz ludziom w oczy spojrzę? Sama piwa naważyłaś. Wszyscy radzili odprawić Hankę. To wy, ta praczka, krewna Hanki. Rączki całej wielmożnej pani gospodyni, a cóż to będzie znów duże pranie? Chodzi o Hankę. Widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. My chcemy naprzód wiedzieć, jaka to też uczciwość Hancina. A wielmożna pani ta dziewczyna, bo jak szklanka nawet rysy nie było. To wy jesteście krewna Hanki? To się doskonale składa. Ja was muszę zawiadomić, że ja się z Hanką nie. Chodź no tu, nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeśli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. Oczywiście, jeżeli chcesz naprawić, to tylko namawiać cię na to należy. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Bądźmy logiczni. Już jeden pokój z kuchenką 25-30. To już cała pensja. Ale skoro się kochacie... Będę robił długi. A, mam cię ogłośnik centanieta. Moja ta drachowa. Zaszły tu pewne zmiany. Młody pan z Hanką żenić się nie chce. Jakże to? Przecież sami to godnią świadczą. No, ale się namyślił. Ale to krzywda dla Hanki, a ja jej ukrzywdzić nie dam. Ale nikt tutaj Hanki ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni, to bardzo zacna osoba i coś tam nie coś może Hance doda jako odszkodowanie. A, nie galopuj się tak. Ja będę gadać. Daj ta matka chrzestna spokój. Jak chcą mi moją krzywdę płacić, niech płacą. O, patrz jak się rozzuchwaliła. Płaćcie. Aha, nie to chodź, matka chrzestna. I tak zapłacą są sądy i alimenta, a ja przysięgnę. Jezus Maria, no jeszcze tylko tego brakuje. A dziewczyno, i ty miałabyś sumienie. O, a ze mną mieli sumienie zrobić to, co zrobili? Jak nie mieli sumienia, to niech teraz płacą. Zlituj się, dajże czego chce, niech tylko nie dopuści do skandalu.